Właśnie rozpoczęły się targi pracy JobPoint, które nasza uczelnia organizuje pierwszy raz. Bardzo się cieszę, że frekwencja dopisała. Widać zresztą te tłumy za mną. Są tutaj studenci różnych kierunków, i polskojęzycznych, i anglojęzycznych. Jest bardzo wiele ofert pracy, praktyk czy letnich staży. Oprócz tego, że pracodawcy są na stoiskach, jest ich około 20, to mamy również tablicę ogłoszeń, osobna dla studentów polskojęzycznych i osobna dla anglojęzycznych, gdzie jest też mnóstwo fajnych ofert właśnie pracy, praktyk czy programów stażowych. Każde stanowisko jest zorganizowane w bardzo, bardzo wysokim poziomie. Myślę, że każdy student znajdzie tutaj coś dla siebie. Zależy nam na tym, żeby kształtować wśród naszych studentów postawy pomagające im dostosować się do zmieniającej rzeczywistości. Dlatego mój wykład dzisiaj na targach pracy to wykład poświęcony czatowi GPT, rewolucji pod hasłem sztucznej inteligencji. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wprowadzenie dzisiaj czata GPT jest rewolucją większą niż wprowadzenie internetu w latach 50. XX wieku. Pewna jest nieprzewidywalność, pewne jest to, że rozwój technologiczny jest przeogromny i będzie tylko przyspieszał. Zmiany ekologiczne i ekonomiczne tylko wzmocnią te efekty zmienności. I to, co warto i do czego ogromnie zachęcam, to to, żeby inwestować w siebie. Reprezentujemy dzisiaj AstraZeneca, firmę farmaceutyczną, tutaj na targach pracy. Zaskoczyła nas na pewno duża grupa osób zainteresowanych nami, oczywiście tym, co u nas się dzieje. Pierwszy raz uczestniczymy w tym wydarzeniu, ale mamy bardzo pozytywne wrażenia. Wiele rozmów z kandydatami, z potencjalnymi kandydatami, zachęcamy do aplikacji. Bardzo zależy nam na tym, żeby przybliżyć studentom naszą markę i opowiedzieć trochę więcej o Grant Thornton, o tym, czym się zajmujemy i co można u nas robić. Celujemy w studentów, którzy są otwarci na pogłębianie swojej wiedzy rachunkowej, finansowej. Dzisiaj udało nam się takie osoby spotkać, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy też nadzieję, że z częścią z tych osób spotkamy się dalej na procesach rekrutacyjnych. But here we can find a lot of companies, so that it's really easy to find an offer from the companies and also experience these things. And we really like this thing. Thank you very much. So today's meeting was really amazing. I experienced many things, explored many things, and that will definitely help in my future career. So today's was really useful organizations. I would like to thank everyone who was organizing here. So that was really amazing.